Piątek, 5 czerwca, witamy na konferencji prasowej przed meczem 28. kolejki PKO Ekstraklasy w niedzielę o 12.30 w Bełchatowie. ŁKS zagra z Rakowem Częstochowa. O tym meczu porozmawiamy teraz z trenerem Wojciechem Stawowym. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Dzisiaj kolejna konferencja, jeszcze bez dziennikarzy, ale pytań napłynęło sporo. Pierwsze pytanie, Krzysztof Sędzicki stoi, czy z perspektywy czasu można powiedzieć, że mecz z Górnikiem był dla trenera zderzeniem z Ekstraklasą? Nie, to na pewno nie było zderzenie z Ekstraklasą. Był to dla mnie normalny ligowy mecz, normalny ligowy pojedynek. Natomiast to, co można na pewno powiedzieć, był to mecz, który był rozegrany po dłuższej przerwie. Ja nie mówię tutaj o swojej osobie, ale mówię tutaj o wszystkich drużynach, jeżeli chodzi o naszą Ekstraklasę. No i zawsze ten pierwszy mecz stoi zawsze pod znakiem zapytania i nie inaczej tutaj było w tym przypadku. Była trema przed rozpoczęciem meczu? Nie było trenera 5 lat na poziomie Ekstraklasy? Nie, absolutnie tutaj o żadnej tremie nie ma mowy. Jeżeli się ten zawód wykonuje przez wiele, wiele lat, to nawet taka dłuższa przerwa nie powoduje tego, że pojawia się jakaś trema. No, jeżeli trener miałby być stremowany, to nie mógłby być trenerem. Przynajmniej taką ja mam ocenę zawodu trenera. Natomiast wiadomo, że zawsze pojawia się sytuacja taka, że jest taka tak zwana gorączka przedstartowa przed meczem. Mnie bardzo zależy na tym, żeby tutaj sprostać zadaniu, żeby nikogo nie zawieść, więc gdzieś te emocje przed meczem były, ale takie zdrowe emocje. Pytanie od Kuby Balcerskiego ze sport.pl. Co po meczu z Górnikiem jest większym problemem? To, jak zespół zagrał i że mocno odbiegało to od planowanego stylu, czy psychicza, w której z jednej strony jest nadzieja zawodników w rozmowach pomeczowych, a z drugiej widoczna bojaźliwość na boisku? Zawsze mecz, generalnie mecz ocenia się przez pryzmat wyniku. Myśmy ten mecz z Górnikiem przegrali. Stąd ocena naszego występu jest taka, a nie inna. Myślę, że gdybyśmy ten mecz wygrali, a były ku temu okazje i szanse, już nie chcę do tego wracać, bo to już jest historia, ale takie sytuacje były, to pewnie byśmy o tym spotkaniu mówili w innym tonie i inaczej go oceniali. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że zespół na pewno nie grał tak, jak chce, żeby drużyna grała. To na pewno nie było najlepsze spotkanie ŁKS-u, ale jest to mecz, już jak gdyby, który jest za nami, tak? I myślę, że tutaj nie ma absolutnie problemów piłkarskich, bo ten potencjał w zespole jest, ja zawsze o tym powtarzałem. Nad stylem cały czas pracujemy, to jest dla drużyny nowy bodziec. Ja muszę go tak wkomponować w zespół, żeby on współgrał również ze zdobyczami punktowymi, bo one nam są potrzebne. Z Górnikiem się nie udało, ale to nie oznacza, że w następnych meczach nie będzie lepiej. Natomiast no, ta sfera mentalna w sytuacji takiej, w jakiej znajduje się drużyna ŁKS-u, w jakiej my się znajdujemy, no jest sytuacją trudną, ale staramy się również jakoś z tym radzić, staramy się tą strefę mentalną zawodników poprawiać. Mocno nad tym pracujemy i mam nadzieję, że zupełnie inaczej będziemy wyglądali od tej strony w meczu z Rakowem i również od tej strony typowo stricte piłkarskiej. Kolejne pytanie powiązane z tym poprzednim właśnie, jak sztab szkoleniowy próbował wpłynąć na psychikę, na mental zawodników? No mamy różne sposoby, tak? Przede wszystkim po tym meczu z Górnikiem Zabrze wyciągnęliśmy wnioski z tego spotkania. To było jak gdyby podstawowe nasze zadanie. Poza tym poprzez proces treningowy, budowanie cały czas w piłkarzach wiary w to, że po prostu nie ma jeszcze jak gdyby sytuacji takiej, że nasza gra w Ekstraklasie już została jak gdyby postawiona w tej pozycji, nazwijmy to, straconej, tylko szansa dalej jest. Nie chcę tu jak gdyby zdradzać szczegółów, jak my pracujemy nad tym i po prostu co robimy. Mogę tylko zapewnić, że na pewno nie ma w drużynie sytuacji takiej, że ktoś się po prostu poddał, że ktoś zrezygnował, że ktoś już myśli o tym, co będzie robił w przyszłym sezonie. Wszyscy skupieni są na ŁKS-ie, na tym, żeby walczyć do samego końca, robić to dla kibiców, robić to dla siebie, dla swoich rodzin i robić to po to, żeby dalej grać w Ekstraklasie. Dopóki taka szansa jest, każdy będzie w to wierzył i będzie po prostu tą szansę z każdą kolejką chciał przedłużać. Jan Pęczar z eagle.pl pyta o Drago Strnicza, który przy wyprowadzaniu akcji w ostatnim meczu grał bardzo nisko, w zasadzie między Dąbrowskim a Gracją. Czy był to jednorazowy zabieg, czy planuje pan powierzyć Strniczowi rolę wyprowadzającego piłkę w taki sposób na dłuższy czas?
Jest to jeden ze sposobów rozgrywania i budowania akcji od tyłu w naszym wykonaniu. Nie jest to jak gdyby element stały, który będzie zawsze po prostu obowiązywał, ale będzie się on pojawiał w naszej grze. Drago jest zawodnikiem bardzo dobrze zaawansowanym technicznie, świetnie czyta taktycznie to, co dzieje się na boisku. Taki zawodnik na tej pozycji numer 6 jest bardzo potrzebny i w budowaniu akcji również taki zawodnik jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o moją taktykę i strategię gry. Cieszę się, że na tą pozycję mam również o bardzo podobnych walorach Łukasza Piątka, też zawodnika, który po prostu charakteryzuje się taką dużą kreatywnością w grze. Także mówię, to jest jeden ze sposobów, który na pewno nie będzie jak gdyby cały czas w naszej grze obowiązywał, ale będzie się pojawił. To pytanie pojawiało się praktycznie we wszystkich nadesłanych mailach. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? Czy są zawodnicy, którzy nie będą brani pod uwagę na niedzielne spotkanie? Wszyscy zawodnicy są zdrowi. Tutaj się z tego powodu też bardzo cieszę, bo świetnie pracuje nasz sztab medyczny. Ludzie, którzy jak gdyby za to odpowiadają, robią to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że te jednostki treningowe, pomimo tego, że są no, intensywne, wykonujemy naprawdę ogrom pracy, no, przekładają się, myślę, na budowanie formy, nawet nie myślę, tylko jestem tego pewien, i nie przekładają się na jakieś po prostu urazy mięśniowe. Gry treningowe są grane naprawdę w bardzo dużym tempie, jest duże zaangażowanie, one zawsze są niebezpieczne, bo to jest jak gdyby bezpośredni kontakt, ale tego nie możemy nie robić na zajęciach. No, także mówię, no, pracujemy ciężko i mimo tej ciężkiej pracy wszyscy zawodnicy są na dzień dzisiejszy gotowi do tego, żeby wybiec podstawowej jedenastce, znaleźć się w kadrze meczowej. Pytanie też często się pojawiało, czy możemy spodziewać się zmiany na pozycji młodzieżowca? Jeżeli nie, to kto obok Adama Ratajczyka jest na ten moment najbliżej występów? Adam Ratajczyk dla mnie zagrał naprawdę dobre spotkanie z Górnikiem Zabrze. Miał bardzo groźnego i wymagającego rywala akurat po swojej stronie i w mojej ocenie radził sobie z tym rywalem. Dla mnie jest to piłkarz naprawdę, jeżeli chodzi o młodzieżowców, na bardzo wysokim poziomie. Bardzo się cieszę, że takiego zawodnika mam w zespole. Mam też innych młodzieżowców, z których bardzo jestem zadowolony, którzy też prezentują się bardzo dobrze i w każdej chwili tutaj ten manewr, jeżeli chodzi na opozycję młodzieżowca, jest do wykonania. Nie chcę oceniać, kto jest najbliżej, bo tutaj nie chciałbym jak gdyby zdradzać pewnych rzeczy, o których nie wiedzą piłkarze. Natomiast no, chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że takim bezpośrednim ruchem z mojej strony może być ruch związany z Jankiem Sobocińskim czy z Przemkiem Sajdakiem. To są jak gdyby naturalne ruchy. Oboje są w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej dyspozycji i nie wykluczam takiej możliwości, że któryś z nich nawet w tym najbliższym meczu się może na boisku pojawić. Czy po meczu z Górnikiem zostało coś zmienione w treningach pod kątem Rakowa? I oczywiście mamy wiedzę na temat Rakowa, zawsze ją mamy, to jest rzecz normalna, naturalna, wiemy jak Raków gra, natomiast jakie są jego silne i słabe strony, natomiast przede wszystkim skupiamy się na sobie. Pracujemy nad tym, żeby dopracować w szczegółach nasz sposób grania, żeby ta gra naprawdę wyglądała zdecydowanie lepiej, tak jak chcemy, żeby wyglądała i tak jak na pewno chcą kibice, żeby wyglądała. Żeby to była gra ofensywna, żeby to była gra kombinacyjna i przede wszystkim taka gra, która przynosi efekt w postaci bramek i na tym skupiamy swoją uwagę. My nie ustawiamy się konkretnie pod rywala, chociaż wiemy doskonale, jakie są, tak jak powiedziałem wcześniej, mocne i słabe strony naszego przeciwnika, bo każdy je ma. Nie ma takiej drużyny, która miałaby tylko dobre elementy w swojej grze, a nie miała słabych, więc taką wiedzę posiadamy, ale jak mówię, skupiamy się przede wszystkim na sobie. Jak mimo wszystko, chociaż w paru zdaniach, scharakteryzowałby pan zespół naszego najbliższego rywala? Wie pan, nie chciałbym tutaj charakteryzować naszego rywala, naszego przeciwnika z tego względu, że chciałbym to wiedzę pozostawić dla siebie, dla piłkarzy. To jest pewnego rodzaju strategia gry, jaką obejmiemy też, obierzemy na ten mecz z Rakowem. Natomiast no, niewątpliwie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Raków jest zespołem
bardzo groźnym. To jest zespół, gdzie jest kilku zawodników, którzy naprawdę są obdarzeni bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Są silni fizycznie, można powiedzieć, jako zespół. To jest też drużyna, która potrafi grać w piłkę. No i zespół bardzo groźny przy stałych fragmentach gry i tak pokrótce niech ta charakterystyka po prostu z mojej strony wygląda. Te szczegóły ja pozostawię dla siebie, dla piłkarzy, bo to, tak mówię, składa się na strategię gry. Z tych zawodników, którzy nie mogli zagrać przeciwko Górnikowi, czyja nieobecność była najbardziej odczuwalna, jeżeli chodzi o pole manewru taktycznego? Pole manewru, jeżeli chodzi o te kwestie taktyczne, miałem. Próbowałem też coś w tej naszej grze z Górnikiem Zabrze, w szczególności w drugiej połowie, zmieniać. Ta pierwsza, uważam, no była taka, jaka była. No każdy ją widział. W drugiej, pomimo że były sytuacje, w drugiej połowie tam próbowaliśmy szukać jeszcze takich rozwiązań, które miały tą naszą grę ożywić i stworzyć więcej sytuacji bramkowych. Natomiast no nie będę ukrywał, na pewno w mojej ocenie brakowało Gimy w tym meczu. To jest zawodnik, który jednak daje taką wartość dodatnią w naszej grze, jeżeli chodzi o te kwestie ofensywne. Cieszę się, że jest zdrowy, że trenuje na pełnych obrotach i że mogę go brać pod uwagę w kontekście tego meczu z Rakowem. Na konferencji po meczu z Górnikiem trener wziął na siebie odpowiedzialność za to, jak wyglądało to spotkanie, i powiedział, że nie odcisnął jeszcze swojego piętna na drużynie i będzie chciał to oczywiście zmienić. Jak to zmienić w ciągu paru dni i czy udało się coś z tym zrobić? No jak to zmienić w ciągu paru dni? Tylko i wyłącznie można to zmienić ciężką pracą, konsekwentną pracą. Jeżeli ktoś by popadał w panikę i nagle chciał wszystko zmieniać, odwracać do góry nogami, to znaczy, że no nie ma swojego stylu, nie jest do niego przekonany i po prostu skacze ze stylu na styl, tak? Więc ciężka praca, konsekwentna praca, taką pracę wykonaliśmy w tym tygodniu. Oczywiście weryfikacja tego przyjdzie w niedzielę, na ile ta praca była przez nas dobrze wykonana. Wierzę w to głęboko, że wykonana została poprawnie i że będzie to przynosiło efekty. Natomiast to, że winę wziąłem na siebie, myślę, jest to też rzecz naturalna. No, ktoś tą drużynę przez cały tydzień przygotowuje, ktoś za nią odpowiada i ja nie będę szukał winnych wokół siebie. Jestem trenerem, który odpowiada za grę drużyny, za wynik sportowy i uważam, że jest to jak gdyby naturalne. No, kogo miałem za to spotkanie winić? Zawsze trzeba zacząć krytykę od siebie i tak jest w moim przypadku. W niedzielę przy ogłaszaniu składu wyjściowego kibice mają spodziewać się rewolucji, ewolucji, czy może tego samego składu, który zagrał ostatnio, który dostanie szansę na przełamanie się? O składzie muszą się dowiedzieć najpierw piłkarze, natomiast myślę, że będą pewne zmiany. One będą głównie wynikały z tego, że cały czas szukamy tego optymalnego rozwiązania. Może to brzmi troszeczkę dziwnie, że cały czas szukamy, a przecież ten czas ucieka, ale mówiąc te słowa, mam na myśli naszą pracę w ciągu tygodnia, tak? Czyli te najlepsze wybory, no bo na tym to ma polegać, że na koniec tygodnia wybieramy tą najlepszą jedenastkę i mi dzisiaj trudno powiedzieć, czy to będzie rewolucja, czy to będą jakieś kosmetyczne zmiany w składzie, natomiast na pewno na dzień dzisiejszy, tak powiedziałem, ja nie chcę o tym mówić, bo muszą się o tym pierwszy i dowiedzieć piłkarze i nie chcę, żeby się dowiadywali poprzez konferencję prasową. Mam w głowie już obraz jedenastki, która wybiegnie na ten mecz z Rakowem i ta jedenastka różni się od tej, która wybiegła na mecz z Górnikiem Zabrze. I nie wynika to z tego, że mam do kogoś pretensje, tylko też trzeba pamiętać o tym, że przed nami teraz duże natężenie spotkań. Też niektórzy zawodnicy no, są zagrożeni kartkami. Muszę to wszystko brać pod uwagę i muszę tak rozłożyć siły, które są po prostu w kadrze, żeby to były rozwiązania optymalne na każde spotkanie ligowe. Jerzy Walczyk z Gazety Wyborczej pyta, czy trener myśli już o pierwszej lidze, czy od Rakowa nastąpi selekcja piłkarzy na nowy sezon? Absolutnie nie myślę o pierwszej lidze, już to wielokrotnie powtarzałem. Skupiam się na każdym najbliższym spotkaniu ligowym. Teraz taki mecz mamy z Rakowem i raz to jeszcze powtórzę bardzo mocno, że cały czas wierzę i wierzył będę w tą drużynę, w to, co robimy i w to, że pomimo bardzo trudnej sytuacji dane nam będzie utrzymać się w Ekstraklasie. Bardzo mocno w to wierzę. Gdyby tak nie było, to nie byłoby sensu kompletnie pracować. Takie zastanawianie się nad tym, co będzie w przyszłym sezonie, myślę, to jest przedwczesne.
Teraz trzeba po prostu myśleć nad tym, co czeka nas w najbliższym meczu i po prostu wierzyć w to, tak? Wyjść na mecz z Rakowem po to, żeby ten mecz dobrze zagrać, po to, żeby ten mecz wygrać i stworzyć sobie po prostu taką szansę na to, żeby w tej lidze pozostać. No to jest nasz główny cel, na tym skupiamy swoją uwagę, koncentrację, na niczym innym. No, mnie bardzo zależy na tym, żeby po prostu nastąpiła totalna zmiana, jeżeli chodzi o oblicze tego zespołu i mentalna, i piłkarska, i żeby to po prostu było widać na boisku. Serie mają to do siebie, że one się po prostu kończą. Kiedyś przychodzi taki moment, że one się po prostu kończą. Na razie UKS ma tą serię złą, bo przegrywa mecze, ale ja mocno wierzę i czekam na taki mecz i czekam z nadzieją na niedzielę, że właśnie w niedzielę nastąpi takie przełamanie i ta seria się odwróci i pójdzie w drugą stronę, że pójdziemy po prostu w górę. Ja mam taką wiarę, wierzę w to, że taką wiarę mają też piłkarze i zrobimy wszystko w niedzielę, żeby swoją szansę na pozostanie w Ekstraklasie w sposób znaczący przedłużyć. 30 czerwca coraz bliżej. Czy trener ma już przygotowaną listę nowych graczy, których widziałby w UKS po otwarciu okna transferowego? To jeszcze jedno pytanie od Jerzego Walczyka. No oczywiście tutaj cały czas zastanawiamy się nad tym, jak kadrę UKS-u wzmacniać, jakimi zawodnikami. To jest jak gdyby praca całego sztabu, który po prostu się tym zajmuje i dyrektora sportowego i nas trenerów, którzy są w sztabie trenerskim i prezesa. Oczywiście cały czas ta drużyna, tak jak powiedziałem wcześniej, budowana jest dla mnie w sposób naprawdę przemyślany, bardzo mądry, logiczny, sensowny, pod pewien określony sposób grania i takie rozmowy, poszukiwania cały czas mają miejsce po to, żeby jak gdyby jakość drużyny, formę rywalizacji w zespole cały czas podnosić na coraz to wyższy poziom, ale cały czas mając z tyłu głowy w perspektywie dalszą grę w Ekstraklasie, nie na innym poziomie. Dziękujemy za te wypowiedzi. Gościem UKS TV był trener Wojciech Stawowy, który odpowiadał na pytania związane ze zbliżającym się meczem z Rakowem Częstochowa. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.